Cześć, tutaj Rejnowan. Witam was bardzo serdecznie w sezonie Kota. Jak widzicie, mamy dopiero 13 rangę, więc dla mnie ten sezon się dopiero rozpoczyna. I może najpierw zacznę go od takiego małego ogłoszenia. Stwierdziłem, że ze względu na to, że już mamy homecoming praktycznie za 3 tygodnie, będziemy grali na streamach oczywiście tymi metowymi dekami, gdzie będziemy się starali wbijać GM-a, tak jak w poprzednich sezonach. Natomiast na odcinkach, żeby uatrakcyjnić wam też materiał, będę grał takimi bardziej wymyślnymi, oczywiście dalej działającymi dekami, natomiast nie będą one metowe, bardziej takie fanowskie, a myślę, że też wam mogą się spodobać. Więc piszcie też w komentarzu, co o tym sądzicie. Na początku też przypomnę wam o subskrypcji kanału. Kto tego jeszcze nie zrobił, to bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już przejdźmy sobie do talii. Jest to talia, którą na jednym z ostatnich streamów pokazał mi Dawid. I na czym ta talia się opiera? Jest to talia Skellige oparta na Wronim Oku. W żadnym chyba obecnie metowym decku nie jest ta karta grana, więc myślę, że tutaj spore zaskoczenie dla przeciwnika będzie. Już wam pokazuję, jakie mamy tutaj goldy, jakiego lidera, silvery, brązowe karty i pokrótce ją omówię i przejdziemy już do gry. Więc mamy tutaj Kracha, z którego będziemy pewnie wyciągali albo Morgwarga, albo okręt wielorybników. Czasami wyciągniemy z niego również czempiona areny. Mamy z goldów Birnę, która bardzo ładnie kombuje się z okrętami wielorybników. Mamy Triskę, z której będziemy po raz czwarty mogli zagrać Wronie Oko. Mamy Koral w jakiegoś tam Olgierda, czy w jakiś engine przeciwnika, czy jakiś inny tutaj upierdliwy cel, czy jakąś dużą po prostu srebrną, brązową jednostkę. Oczywiście gramy też Hima, jak to w większości deków Skellige, pod którego mamy Udaleryka, Skiala i Morgwarga. Ewentualnie możemy oczywiście zawsze zagrać go w drugą umiejętność. Tutaj oprócz tego pakietu przeklętych jednostek mamy czempiona areny. Dawid pokazywał mi wersję z gremistą, natomiast nie do końca mi ta karta pasowała, a chciałem mieć jakiś taki jeden większy removal w tej talii, więc zdecydowałem się na czempiona areny. Mamy do tego pożogę i odnowę, też bardzo często graną kartę Skellige. Mamy trzy okręty wielorybników, które starajmy się wykorzystać w połączeniu z Birną bądź z Wronim Okiem. Możemy jednostki na stole ustawiać właśnie albo pod sztorm. Myślę, że w krótkiej rundzie będzie lepsze ustawienie pod sztorm, w długiej jak najbardziej poprawnym będzie ustawianie pod Wronie Oko. Mamy korsarzy do wskrzeszania okrętów. Mamy oczywiście włóczniczkę jedną do odcedzania się z okrętu. Mamy kapitana piratów, którego możemy zagrać w drugiej bądź w trzeciej rundzie właśnie w korsarza i w okręt. Bardzo dobry też jest to cel pod odnowę. Mamy trzy razy Wronie Oko, trzy razy zielarkę, która wyciąga właśnie nam Wronie Oka i jeden rekonesans. I przejdźmy sobie już do rozgrywki. Zobaczymy, jak ta talia się będzie sprawować. No myślę, że największym plusem tej talii jest to, że przeciwnik będzie zaskoczony. Nie sądzę, żeby wiedział, co będziemy grać. Sądząc po liderze, może zakładać, że będą to weterani bądź rębacze, ewentualnie kontrolne Skellige. Natomiast Wronie Oka raczej przeciwnik się nie powinien spodziewać. Ogólnie tą talię też możecie znaleźć na GwendDB, jeśli będziecie chcieli, albo po prostu wam wrzucę od razu w jednym z komentarzy link do tej talii, więc będziecie mogli sobie ją sprawdzić, jak ona wyglądała. Tak jak mówię, tutaj był na pewno gremista. Ja zdecydowałem się na czempiona areny. On może być dobrym removalem chociażby na Millerita Sabbat. Możemy usunąć jakiegoś GS-a, Archespora. Fajne stanowi też połączenie z Koral, żeby pozbyć się engine'ów z talii przeciwnika.
O, i widzę, że na potyczce nie chcę wyszukiwać. Więc przejdźmy sobie do rozgrywki na rankedzie, zobaczymy jak to będzie szło. Teraz już mamy taki okres w wincie, gdzie chyba naprawdę już mało osób gra. Więc myślę, że tutaj ciężko będzie z znalezieniem rywala na potyczkach. Natomiast mamy 13 rangę, możemy spokojnie sobie zagrać tą talią na rankedzie. Masz serce, Ancrate. I czego się pozbywamy? Oczywiście wroniego oka, bo mamy zielarkę. Korsarza raczej też nie będziemy chcieli w tej rundzie. Pożoga jest w porządku. Myślę, że to są bardzo dobre karty. Więc zaczynajmy. Wygraliśmy coina. No niestety nie mamy ani czempiona areny. Nie mamy również koral. Więc może zacznijmy od Morgwarga. Mamy dwa okręty, więc myślę, że w tej rundzie będę starał się grać pod wronie oko, już się odcedzać z tych kart. Mógłbym również wymusić pas od przeciwnika. Nie wiem, czy nawet tego nie zrobię. Nie boję się. Altrudest. Oczywiście weźmiemy sobie koral. Ok, przeciwnik nam oddał szpiega, nic się nie dzieje. Możemy zacząć zagrywać już wronie oko. Imię twe Frejo litością słynie. Carryover raczej nie chcemy mieć na stole. Natomiast pytanie, czy ja będę w stanie to carryover później zniszczyć? Nie, myślę, że zagram sobie już teraz koral. Mogę dla ciebie zrobić znacznie więcej. Okay. Dla mnie bardzo korzystna sytuacja. Wygraliśmy rundę na even. I oczywiście wymieniamy wronie oko. No i teraz gramy tą rundę. Bo mamy na ręce korsarza, więc chciałbym mieć jakiś cmentarz.
Nawet zagram Birna. Na pusty stół. Później będę wrzucał te jednostki. Okej. Ja myślę, że to będzie pas z mojej strony. No, przeciwnik już poddał grę. Dobrze, w takim razie przejdźmy do kolejnego meczu. Talia bardzo ciekawa. Myślę, że na tych niskich rangach spokojnie możecie się nią pobawić. Dużo frajdy z gry, zawsze to coś innego. Będzie rządzić 1000 lat. Zobaczymy, czy to będą po prostu szpiedzy, czy coś innego. O, ręka jest bardzo dobra. Fajnie, coin znów wygrany, bardzo dobrze dla nas. Zobaczymy, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. Jeśli to jest uzurpator, to bardzo często są to właśnie szpiedzy. Ewentualnie widziałem też z uzurpatorem chociażby sklepa, ale to dosyć rzadko grana talia. No, przeciwnicy często nie wiedzą po prostu, co mają zagrać, tak? Rzadko spotyka się to w Ronie Oko. Czasami kiedyś było widywane w Alchemii, natomiast bardzo rzadko. No okej. Okay. Czyli to mogą być żołnierze. Modron Freya nas ochroni. Więc możemy sobie zagrać od razu to w Ronie Oko. Kto cię nauczył tak grać? Widzę, że przeciwnik już ma awatar tego Imlerita po ostatnim sezonie Wojownika. Zbyt długo tolerowaliśmy słabych cesarzy. Na chwałę Skellige! No i zaraz zobaczymy, z czym mamy do czynienia. Jeśli zginie magia, zginie ten świat. Czy mi jeszcze ciężko stwierdzić? Okej, okay, zagrajmy sobie Kracha. W Morgwarga. W sumie nie rozumiem tego zagrania, dlaczego przeciwnik sobie wtasował tą piechotę. Zawsze już by miał cel pod mazidło. Czyli będziemy grali Chima raczej w drugą opcję. Kogo mam zabić? Okej. Okay. Nie boję się. On tu jest. Biorę rekon i na cmentarz wyrzucam już ósemkę, żeby odblokować sobie łysego. No okej. Okay.
To może być. W takim wypadku zagrajmy sobie w ten sposób. Wyrzućmy ósemkę. Super, mamy zielarkę. I pasujemy to. Nausicaa, naprzód! To może być sklep. To może być sklep. Łysego nie chcemy. Okej. Imię twe Frejo. Zagrajmy sobie w broni oko. Tak jak mówię, grałem tą talią troszeczkę na potyczkach i naprawdę przeciwnicy nie bardzo wiedzieli, co robić. No. Powiem szczerze, takie średnie zagranie ze strony przeciwnika. Już teraz lider. Okej, myślę, że to jest dobra pora na Birnę. Niech będzie. Tutaj mamy też Fatum, jak widzicie, więc jak ta karta zginie, nic się nie dzieje. Znowu ziemniaki? Nie. Takich rzeczy nie chcemy mieć na stole. Dobra walka! Ciekawy wybór. To jest jednostka z Fatum, nie rozumiem zniszczenia jej. Barbarzyńcy. W takim razie pozwolę sobie przywołać kolejny okręt.
Sprawdźmy kartę na rekonesansie. Bardzo ładnie. Łaska wielkiej matki nie zna granic. Mamy wronie oko za pełne 18 punktów. Przenieśmy sobie tą jednostkę tutaj, byśmy mieli pełne value z sztormu. No to co, chyba gramy Triska. Zrobię co w mojej mocy. Oczywiście w kolejne wronie oko. Interesujący przypadek. No, jak widzicie, easy gierki na wygranym coinie na tak niskich rangach. Cóż mogę powiedzieć? Mogę wam śmiało polecić do zabawy tą talię. Piszcie w komentarzach, co o niej sądzicie. Jestem oczywiście jak zawsze otwarty na wasze uwagi, na wasze propozycje. I myślę, że w kolejnych odcinkach na niższych rangach będziemy dalej sobie testować takie bardziej fanowe deki. Także na tą chwilę to by było tyle. Trzymajcie się, cześć!